Czy mamy odprawić tutaj modlitwę? Pomoże wam. Co tu? Komu? To my. Nie. Komu? Wam. Pomożemy. Czy ktoś wam zabrania odpowiadać na pytania? Odpowiedzcie nam, chcemy wam pomóc. Pomożemy wam przejść na drugą stronę. Nie bójcie się. Prawie cztery. Kto koło nas jest? Zamanifestuj się. Ile was tutaj jest? Czy jest tutaj 20 bytów uwięzionych? Czy demon wam nie pozwala odpowiadać na pytania? Nie bójcie się go, umiemy wam pomóc. Jeśli ktoś tutaj jest, niech uruchomi to urządzenie. Nie bój się nas. Wiemy, że tutaj jesteś. Skorzystaj z tego urządzenia. Możemy ci pomóc. Dobij chociaż do trójki. To nie to miejsce. Musimy iść tam. Albo do piwnicy, chociaż w piwnicy tam nic nie było. W piwnicy był luz. Bajzak, że jesteś. Do siódemki doszło na schodach. Kurwa, tam do dziewiątki. Ponad dziewiątkę miałeś, nie? Ponad dziewiątkę miałem. Nie, trzeba będzie tam iść. Tak mi się wydaje. Nie musisz się nas bać. Chcemy ci pomóc. Uruchomisz to urządzenie? Wszędzie mi się poczułem. Tak. Jak masz na imię, słyszeliśmy twój głos. Kobieta odezwij. Co mamy wierzyć? Staliśmy razem obok? Głos kobiety, słyszeliśmy. Wiem, że tu jesteś. Odezwij się. Jesteś tutaj z nami. W co mamy wierzyć? Powiedz nam. Możemy ci pomóc. Jest już tam? Jest już tam? Gdzie? Gdzie jesteś? Pokieruj nami. Jakie masz zamiary? My?
Masz zamiary w stosunku do nas? Jakie? Dobre czy złe? Odpowiedz. Odpuścić się, Terku. Nie to, to co ja mam. Jakie Dajcie. Macie zamiary? Żebyście nie mogli o baterii. Czy... Wiemy, że tu jesteście. Odezwijcie się. Potrzebujecie pomocy? O. Kobieta, byłaś? Gdzie byłaś? Pokieruj nami. Podejdź pod to urządzenie. Gdzie jesteś? Gdzie byłaś? Odezwij się. Potrzebujecie pomocy? Czy jest tutaj demon, który się manifestuje jako dziecko Zuzia? Jest. Odezwij się. Jak się nazywasz? Nie podszywaj się pod dziecko. Wiemy, że jesteś demonem. Nie igraj z nami. Dobra, zakończamy się po to sesji. W tamtym pomieszczeniu się dziwnie poczułem, jakby tam poszliście. Kurwa, wlazłem, to mi słabo się zrobiło, czy nie? W tamtym pomieszczeniu. No, w tym. Ale nic nie wykazała, taka dziwna. Kobieta, jak masz na imię? Jakie macie zamiary? Podejdź do tego urządzenia, uruchom je, prosimy. Ja? Kobieta, nie wiem co powiedziałaś. Powtórz jeszcze raz. Mężczyzna, ile was tutaj jest? 50. Jest tutaj demon? A to jest ten odliczony z wody. Czy jest tutaj demoniczna siła, która was trzyma? Nie pozwala wam przejść na drugą stronę? Co otwierasz? Nie bójcie się demona, możemy wam pomóc. Nie przyszliśmy was, żeby tutaj krzywdzić w jakiś sposób. Chcemy wam tylko pomóc. Dobra. Macie jakieś problemy, tak? Gdzie mam iść? Pokieruj nami. Mam iść na lewo? Mam iść? Jesteś tam, gdzie patrzę teraz?
Widzisz mnie? Jak tutaj trafiliście? Mógłbyś jeszcze raz powtórzyć, jeszcze raz głośniej? Nie bójcie się demona, skontaktujcie się z nami. Jeżeli nie masz energii, żeby powiedzieć, czerp ze mnie energię. Co macie mi do powiedzenia? Mamy odprawić modlitwę, abyście trafili do nieba. Pokieruj nas, gdzie mamy iść. Powiedziałeś, nie wiem. Wiecie? W ogóle to tam jest dziwne. Jesteś tutaj? Co was tutaj trzyma, demon? Tutaj. Tutaj. Jesteś tutaj, tak? Jeżeli tutaj jesteś, powiedz mi coś. Przemów przez to urządzenie, wiemy, że tu jesteś. Macie jakieś sprawy niewyjaśnione? Ktoś was krzywdzi, tak? Demon was krzywdzi i tutaj więzi? Nie bój się odpowiedzieć. Gdzie mamy się kierować? Mamy zejść pod tych schodach? Do przodu. Dobrze, idę do przodu. Zimno. O nie. No, będziemy tam to próbować. Gdzie jesteś?
No. Jesteś tutaj? Tam? Jesteś tutaj na prawo? Prawo. Czy ten chód tu? No. Wiem, że tutaj jesteś. Przemów coś do tego urządzenia. Jest tutaj 50 osób, tak? Odezwijcie się, nie bójcie się, możemy wam pomóc. Gdzie jesteś? Dobrze się kieruje. Pokieruj nami. A tam też może iść. Prawo. Lewo. Wiem, że tutaj jesteś. Podaj swoje imię. Bartuś? Znasz moje imię? Chcę, żeby właśnie Bartek tobie pomógł. Odezwij się. Chcę ze mną porozmawiać? O nie, to od telefonu. Czy Bartuś to twój syn? Dwa. Od telefonu. Od telefonu, bo nie wiem jak. Dobra. Czy powiedziałaś imię Bartek? Powtórz to jeszcze raz, żebyśmy mieli pewność, że Bartek ma tobie pomóc. Idę. Idę? Nie, idę, albo idę. Nie ma, albo idę. Gdzie mam iść? Zmierzasz w naszą stronę? Pokieruj nami. Chcesz, żebym został sam? Uli, dobra, mam to zrobić, tak? To chcesz, żebym został sam, tak? Jest tutaj dziecko, tak? Jeżeli jesteś demonem, nie manifestuj się w postaci dziecka. Wiemy, że tu jesteś. Nie pogrywaj z nami. Nie boimy się ciebie. Ja tobie nie okażę strachu. Co to kurwa było? Co to jest? Bas taki. Nie chcę. Nie chcę. Czemu nie chcesz? Czemu nie chcesz?
Kobieta, słyszeliśmy twój głos, odezwij się do nas. Mam zostać tutaj sam, tak? Kobieta, możesz powtórzyć? Czemu? No nie. Demon tutaj cię trzyma? Nie bój się go, możemy ci pomóc. Jakie siły są tutaj z nami? Dobre czy złe? Jakie macie zamiary, dobre? Matka. Macie złe zamiary wobec was? Wobec nas? Chodźmy razem. Ale gdzie mamy pójść? Pokierujcie nami. Co miałeś na myśli, mówiąc, chodźmy razem? Czy tutaj przybywa demoniczna siła? Gdzie mamy się udać? Prawo jest na prawo. W dół. Mamy iść w dół, tak? Pokieruj nami, pomożemy. Powiedz, gdzie mamy iść? Do piwnicy, dół. To jest inne miejsce. Ale idziemy. Dobra, mielnikę na razie nie włączam, mam do kieszeni. Jak zapipczy, to wiadomo, że coś tu jest. Dobra, to ja przerwę. Podejdź do nas bliżej. Prosimy cię o to. Możesz korzystać z tego urządzenia. Nie bój się podejść. Nie mamy złych zamiarów. Chcemy ci pomóc. Dobij do 10. Nie wierzę, że dobijesz do 5 chociaż. Potrafiłeś do 10 prawie, także czekamy. Wiem, że jesteś do tego zdolny. Weź to zrób jeszcze raz. Prosimy. Proszę. Nie jesteś tutaj z nami? Jest chyba na górze, mi się wydaje. Mi się też tak zdaje, bliżej tego. Tak, tam gdzie wtedy na schodach. Tam tak z dupy 5 było. Dobra. Dobra, idziemy na górę. Ewidentnie tutaj jest demoniczna siła, jak nic, nie? A ja bym na górę poszedł. No to dajcie jeszcze na górę. To są lapki tak. Chyba nic nie jest złe. Wiecie, 6. Gwiazda, tak zwana gwiazda Lolida. Ale
energia z tego miejsca od razu jest inna, nie? Marcin, jeden i drugi. Tu jest odwrócony krzyż. To jest 66. Posiedź i aparat się zaczyna. Kiedy znajdziemy? Ty. Aparat się zaczyna. No, ja to miałem na tym. Wiewkowie. Podpalimy może sesję z deportem. No. Jeśli tutaj jesteś, uruchom to urządzenie. Nie bój się podejść. Zrobimy ci krzywdę. Uruchom to urządzenie. Wiem, że tu jesteś. Gadaj z nami, a teraz się... teraz nie podejdziesz do nas, tak? Nie baw się nami. Czyli zauważycie, że jest ciepło, a... Nie jest ciepło, ale nogi. Wszystko leci para, to coś takiego? W górę jest ciepło, no to jest zimno, ale tutaj... Zobacz, normalnie idzie para. Zimno. Czy jesteś tutaj z nami? Nie. Czego nie wiesz? Powiedz nam. Kto tutaj z nami jest? Zuzia. Zuzia. Cały czas Zuzia. No. Zuzia, kim jesteś? Czy jesteś demonem, który się pod ciebie podszywa? Nie graj z nami. Coś mi złudusiło za szybko. Teraz? Gdzie mam patrzeć? Powiedział mi, Zuzia, mnie zatkał. Aż mi niebieska. Dom. Jaki dom? Czy to jest budynek, w którym się znajdujemy? Pokieruj nami, prosimy. Cicho powietrze. No. Wiem, że coś pobiera z energii. Odezwij się. Macie dobre zamiary wobec nas? Dlaczego? Popatrzcie, masz zapuszczenie na SB. Nie okażemy ci strachu. Nie zakłócaj pracy tego sprzętu. Jest tutaj Zuzia, tak? Bądź, bądź. O, jest już taki głupa, nie wiem. To co, następne jedziemy w ten miejsce? Zbywacie się. Co powiecie o tym miejscu? Jest bardzo aktywny. Bardzo aktywny? Uprzejmy kierunku. Na pewno jest tutaj jakiś portal otworzony, gdzieś też tutaj są do czynienia z satanistami, które mnie akurat to wpłynęło, że w sobie się zaczęli mnie w ogóle uzywać, nie? Tak to mówię, o co chodzi, nie? No i tobie, co się dośladało? No ja tam szedłem, to mi słabo było. Musiałem być, bo bym już do nas nie doszedł. Nie wiem, czy by to mnie zemdło. Z mojego domu poszedł za mną właśnie. 500 km. No i na deportach były właśnie 3 razy imię Zuzia, nie? No właśnie. Padło twoje. No jeszcze padło moje, nie? No i że nas chce, że nas zabierze. No, was dwóch. Zabierze. Także to bywa i to o tak wczesnej godzinie. Bo przypominam, że mamy godzinę do 11 dopiero. Że myślę, że możemy tu wrócić. Z nowym sprzętem. Chyba tutaj... Chyba... Dobra, to my kończymy, zobaczymy, może wlecimy jeszcze na bunkier szatanistów, jak mój znajomy się odezwie. A jak nie, to sami poszukamy. Już się tam boję wejść, kurwa, będzie grubo.
Ech, chuj. Ty tak sobie postanowiłem się, że to w ogóle nic nie będzie. Te przyjeżdżamy w ogóle, no odpowiedź była demon, nie? Ale o tej godzinie tutaj było. Ty, jak sprawdzaliśmy, do dychy mi dojebał, tu się wystraszyłem. To już było grubo. Jakbyś nagrywał, to by było wszystko. A kto to wiedział? Ale siódemkę, piątkę i chyba szóstkę mamy. Wyłapało, więc jest grubo. Dobra, to co, kończymy i lecimy dalej. Tak, dobra, no to się trzymajcie. Montażysta niestety za kamerą. Pan Miernik. No dobra, no to się trzymajcie się. Trzymajcie się ciepło, pa.